Zapraszam Ciebie do wysłuchania kolejnego odcinka mojego podcastu Urzeczywistnij swoje ja, odważna kobieto. Ten podcast to odważne, momentami do bólu szczere i autentyczne rozmowy o odważaniu się. O odważaniu się na bycie sobą. O odważaniu się na pokazywanie siebie i swojego potencjału, realizowanie swoich marzeń. To rozmowy o nażywaniu się i stawaniu po swojej stronie. To rozmowy o urzeczywistnianiu tego, co dla nas kobiet naprawdę ważne i prawdziwe. Zapraszam do słuchania. Marta Iwanowska-Polkowska. Witajcie w kolejnym odcinku tego podcastu Urzeczywistnij swoje ja, odważna kobieto. I dziś po drugiej stronie mojego mikrofonu kolejna odważna kobieta. No co ja będę Wam tutaj ściemniać? Zresztą chyba już wiecie, że staram się zapraszać do tego podcastu odważne, wyjątkowe kobiety, które mam poczucie, że mają coś ważnego do powiedzenia światu i chcę, żeby ten podcast był okazją do tego, żeby się też tym czymś ważnym po prostu i z Wami dzieliłem. I dzisiaj ze mną dziewczyna absolutnie wyjątkowa, która jako sobie pisze na swoim profilu na Instagramie, że żyje życiem, nażywa się. Ola Wiederek-Barańska. Dziewczyna, którą możecie kojarzyć z pięknej, odważnej i bardzo kobiecej reklamy biżuterii Yes. Ale ja Olę poznałam dużo wcześniej. Pozdrawiamy tu serdecznie Justynę Szyc-Nagłowską, bo tam po raz pierwszy Olę usłyszałam i się po prostu zakochałam. Ola, ja mam takie ciary, myśląc sobie o tym, że tutaj dzisiaj będziemy rozmawiać. I jakoś mam wrażenie, że teraz powinnam Ci oddać głos, żebyś Ty się przedstawiła, bo właściwie boję się, że użyję słów, które będą nieadekwatne do tego, kim jesteś, jaką kobietą jesteś i jak żyjesz. Więc pozwól, że teraz Ty powiesz dwa słowa o sobie. No to dwa słowa. Dzień dobry, dziękuję. I uciekam. Tak, bo ja słysząc o sobie takie wspaniałe wypowiedzi, no naprawdę nie wiem nigdy co powiedzieć, bo to jest tak jakbym ja słyszała, no nie o sobie to, wiesz, że to ja równie dobrze mogę powiedzieć o tobie właśnie to samo, tak? Czy właśnie o dziewczynach, kobietach, które robią, osiągają coś w życiu. Ja właśnie widzisz, umniejszanie się to jest chyba jedna z moich cech, no pewnie wad. Właśnie lepiej mówić o wadach, o wadach, łatwiej zaczynać od wad. Nie pozwolę tutaj na to. Niż od zalet. No przede wszystkim to mówienie o sobie, że ja mam coś ciekawego, wartego do powiedzenia światu jest samym sobie już dla mnie nagrodą, bo jeżeli ktoś tak twierdzi, no to ja się z tego bardzo cieszę, bo nie wychowana byłam w takim wzorcu, absolutnie też nie byłam wychowana w wzorcu, że jestem, że tak powiem, no nic nie warta, no ale sami wiemy, że nie chwal się, to było z czymś takim naturalnym, tak? Więc ja o sobie jakoś tak nie umiem powiedzieć za dużo, oprócz tego, że no tak jak powiedziałaś, staram się nażywać, tak jak brzmi tytuł twojej fajnej książki i motta życiowego, moje jest bardzo podobne, lubię po prostu żyć tym życiem swoim. To, że dzielę się tym w jakikolwiek sposób w mediach społecznościowych jest swojego rodzaju dla mnie samej też taką, można powiedzieć, self-therapy, tak? Czyli taką terapią dla samej siebie, którą podświadomie czy nieświadomie zaczęłam kilka lat temu wprowadzać w życie, bo ja zachorowałam już ponad 6 lat temu, a zaczęłam mówić o tym dopiero po 2,5 roku choroby. Także tak naprawdę 2,5 roku siedziałam. No, można powiedzieć, że byłam w tym sama ze swoimi najbliższymi ludźmi, ze swojego najbliższego otoczenia. No i właśnie to, że odważyłam się o tym mówić, spowodował taki ogromny feedback, tak ogromną falę pozytywnych wibracji, która podnosi, wiem, że wiele osób zdrowych i również chorujących, ale tak naprawdę pomagam sobie, więc ja jestem bardzo egoistyczna w tym wszystkim. Nie mówiąc o tym, nie chcę być też naiwna, bo teraz świadomie robię sobie czasami urlop na żądanie już, tak jak ja to zaczęłam nazywać, że robię sobie urlop na żądanie od Instagrama na przykład, że potrzebuję właśnie pożyć sobie w ciszy, bo
Jest też takie powiedzenie, że szczęście nie lubi rozgłosu. Ja staram się czasami pewnych rzeczy też nie zapeszać, ale mam też w sobie takie coś, że gdy te gorsze dni do mnie przychodzą, to tak sobie myślę, no i cóż, ja będę im tam mówić, że ja się dzisiaj źle czuję, albo że po prostu śpię po 13 godzin dziennie i nie jestem w stanie wstać z łóżka, bo właśnie ktoś powie, o Boże, ale narzeka, a tak się uśmiecha, no nie? Więc... No to ja tutaj pozwolę sobie na taką pauzę i odzwierciedlenie, bo rzeczywiście, no jakby ty żyjesz z rakiem, tak? Z rakiem piersi, jak powiedziałaś, zachorowałaś ponad 6 lat temu i choć umówiłyśmy się na to, że nie będziemy rozmawiać za bardzo o początkach, to też to było bardzo zbieżne z początkiem twojego macierzyństwa, tak? Myślę, że to jest też taka ważna informacja o tobie, że jesteś tak zwaną boską matką. Tak. Ja się do słowa, do określenia boskie matki bardzo uśmiecham, bo kiedy ono powstawało, to jednym z lekarzy, który wspierał boskie matki, był doktor Geremek. I on był jednym z lekarzy, który też prowadził moją mamę. Ja po prostu go znałam wiele lat temu. Więc ja czuję, że no nie wiem jak jest teraz, ale czuję, że to jest taki, wiesz, też ważne, żeby mówić o boskich matkach, czyli kobietach, które zachorowały we wczesnym, w ciąży czy we wczesnym etapie swojego macierzyństwa, ale zostały zaopiekowane medycznie, jeśli chodzi o raka, urodziły dziecko, ale nie będziemy tylko wracać. Nie, no dzisiaj jasne, żyjesz. Jasne. No, tak? Ja się dowiedziałam, że jestem boską mamą dopiero właśnie dzięki temu, że się odważyłam mówić o tej chorobie, to spowodowało falę tsunami, której następstwem było właśnie udział w różnych spotkaniach, prelekcjach, właśnie kontakt z rock'n'rollem, bo jak ja zachorowałam, ja pojęcia nie miałam o czymś takim, że kobiety w ciąży chorują, w trakcie karmienia piersi można zachorować, bo mnie właśnie diagnozowano bardzo długo. Widzisz, sama do tego wracam, żaden tutaj problem, bo to naturalnie wychodzi, więc dla mnie to, mówię, no pojęcia nie, ja skoro lekarze mi nie dawali wiary, nie, że młoda, zdrowa, karmiąca, bez historii nowotworowej w rodzinie, ma jakieś zmiany w piersi, ponad miesiąc mówiono mi, że to jest nic takiego, to skoro lekarze, autorytety mówią, że to jest nic takiego, a to się jednak okazuje, że naprawdę jest słabo, więc tym bardziej pojęcia nie miałam, że ktoś taki jak boskie matki istnieje i takie kobiety jak ja są, jest ich więcej, więc to, że właśnie odważyłam się o tym mówić, powodowało, że dowiedziałam się dopiero później, że właśnie jestem boską mamą i do tej pory mam takie poczucie, że właśnie boskie mamy to te, które wyłapały chorobę w ciąży, a u mnie diagnoza nastąpiła, kiedy Franio się urodził, miał 8 miesięcy. To jest ten etap, wiecie, kiedy dziecko uczy się siadać. Ja tak sobie zawsze wtedy przypominam. On się uczył siadać, a ja wtedy dowiedziałam się, że za rok może mnie przy nim nie być. No. Więc ta moja skromność i to umniejszanie sobie, nawet jak ja mówię sobie, że jestem boską mamą, to tak, wiesz, z takim, tak cicho to powiem. No jejku, ja... To ja powiem głośno. No. Jesteś boską. No, nie wiem, dlaczego ja mam takie całe życie, wiesz, no dobrze, że chodzę na terapię, ale brakuje mi, muszę chyba iść na sesję. Jakiś mam chyba taki moment, wiesz, bo jestem dopiero po tym, że tak powiem, dochodzeniu do siebie po kolejnym wlewie, a te leki moje, ta chemia, którą dostaję, wpływa na układ nerwowy. Więc ja widzę po sobie, że właśnie jestem taka bardziej rozdrażniona, nerwowa czasami, taka przejmująca się. Powinnam chyba sobie czasami żeby, wiesz, odpuścić, ale uszę się odpuszczania, świadomego odpuszczania, jest mi z tym super, jak ja sobie tak mówię, nie, odpuszczam takie głupoty, no bo czym się przejmujemy, głupotami, nie, w życiu przeważnie, więc to, że mnie dotknęło takie doświadczenie, a nie inne, nie zmienia faktu, że ja mam też takie same problemy jak każda z nas, każda mama, każda żona, każda partnerka, córka, bo wiadomo, kobieta w Polsce. Dokładnie, tak. To, co się dzieje, ja też staram się właśnie wieczorami, już się tak nauczyłam, wiesz, wyciszać właśnie z lepszym bądź z mniejszym skutkiem właśnie włączać sobie jakąś tam, może niekoniecznie relaksującą muzykę, ale nawet przy czytaniu Franiowi, potem sobie czytaniu, wcześniej się rozciągam, Franiowi, wszyscy się przyzwyczaili, że ja to joga 2 razy dziennie, bo muszę, bo mi ręka boli tutaj po wycięciu wszystkich węzłów, więc mam problem czasami z obrzęgami.
Teraz upały są tym bardziej, więc już każdy jest przyzwyczajony, że jak gdzieś jadę, to muszę mieć matę. No, ale to wpływa bardzo dobrze też na mój stan ducha. Więc ja raz jest lepiej, raz jest gorzej, no tak jak u każdego, no. Nie wiem, czy gadam I rzeczy. wiesz, ja dałam sobie taką zgodę, że ta nasza rozmowa będzie płynąć, bo ja chciałabym po prostu, żeby kobiety usłyszały ciebie. I po pierwsze, też ja pozwolę sobie, wiesz, tak podsumować, że tutaj obalmy też pewne mity. Tak. Obalmy też pewne mity dotyczące tego, kto i kiedy może zachorować, a kto nie. Jasne. Bo w Twojej historii bardzo ważne jest to, że jakby zachorowałaś, będąc bardzo młodą kobietą, w takim momencie, co by się wydawało, bo są takie mity, że właśnie Nie ciąża chroni. chroni, karmienie piersią chroni i że to nie jest czas na zachorowanie na raka. No, na raka można zachorować i w tym okresie właśnie ciąży, połogu i wczesnego macierzyństwa. I nawet kobieta, która nie ma w swojej rodzinie historii nowotworowej, może zachorować, dlatego tak ważna jest profilaktyka i regularne badanie. Ja jakby też wspieram swoją społeczność w tym, żeby przypominać o tych regularnych badaniach. Sama się badam bardzo regularnie, choć nie jestem obciążona genami po mojej mamie, BRCA 1 i 2, to mimo wszystko jestem, czuję, że jestem w grupie ryzyka i badam się bardzo regularnie. I moja społeczność, szczególnie instagramowa, wie, że po prostu o każdym badaniu ja odważnie piszę, bo po prostu wiem, że za każdym razem dostaję potem odzew, że oj, dzięki Marta, przypomniałaś mi, poszłam na badanie, albo przypomniałam swojej kuzynce, albo przypomniałam swojej siostrze, albo koleżance z pracy. Więc to jest ważne. Więc zachorowałaś, przez pierwsze lata byłaś z tym sama, w pewnym momencie zaczęłaś się odważać o tym pisać, właśnie na Instagramie pokazując zarówno te momenty, kiedy żyjesz życiem i jesteś uśmiechnięta, jak i to życie jest trudniejsze, czujesz się bardzo źle, jesteś po operacji, piszesz o tym, kiedy jesteś właśnie po wlewie, piszesz o tym, jak źle się czujesz, czasami znikasz z tego internetu, bo potrzebujesz od niego odsapnąć i zauważyłaś, że te twoje działania, wracając do ciebie w postaci tego, że buduje się wokół ciebie społeczność, która też cię karmi. I chciałam powiedzieć, że to nie jest do końca egoizm, bo egoizm to jest taka nadmiarowa troska o siebie, a ty po prostu troszczysz się o siebie w ten sposób, że jesteś w kontakcie ze światem, wydajesz mi się osobą ekstrawertywną, więc podejrzewam, że też tego Zdecydowanie. potrzebujesz. Skąd w tobie, Ola, odwaga do tego, żeby żyć tym życiem i żeby się nie poddać? Bo ja wiem, tak, po prostu wiem, jestem dużą dziewczynką, jestem psycholożką, jestem córką kobiety. Moja mama chorowała onkologicznie, znałam w Jasne. swoim życiu i znam do dziś bardzo dużo kobiet, które chorują, i w ogóle bardzo dużo osób, które chorują, i nie wszyscy mają odwagę do tego, żeby żyć. To tak jak A ty sobie. mówisz. No mów. No tak, ale no, No, dobrym zdaniem. tak. Przepraszam, ci To właśnie przerwałam. skąd ta odwaga? Jak to się u ciebie zaczęło, że coś takiego kliknęło w kierunku tego, że. Ja to tak czuję, mogę się mylić, więc mnie popraw, że jest choroba, ale jest też życie. I że ty, Ola, nie jesteś tylko chorobą. Ty oprócz tego jesteś kobietą, mamą, żoną, córką, przyjaciółką i pewnie wiele innych ról jeszcze pełnisz. Ale jak to kliknęło? Gdzie to kliknęło, wiesz, Na że ta odwaga początku, do życia się pojawiła? początku postaram się odpowiedzieć tak etapami. Pytanie zadawać bardzo dobre. I teraz tak. Na początku był ogromny dół, spadanie. To tak czujesz jakby podczas, i nie lubię tego słowa, diagnoza. Ale ten etap początkowy był strasznym takim właśnie, taką otchłanią, tak? W ogóle analizując moje takie etapy przed poznaniem choroby, czyli właśnie ciąża, no to stres jest mimo wszystko. Przeprowadzka z Warszawy, wróciliśmy do Radomia, naszego rodzinnego miasta, wiesz. No, już wiesz, kobieta staje się matką w momencie, kiedy urodzi dziecko, albo w momencie, kiedy jest w ciąży, tak? Ja nie miałam w otoczeniu siebie też małych dzieci, więc nie mogłam się do tego tak oswoić. Z tym wszystkim, więc to był taki, wiesz, milowy krok. Potem właśnie zaczynasz ogarniać siebie, ogarniać to dziecko, ogarniać życie, chcesz wrócić do pracy. I tutaj nagle znowu bam, nie, że nie, moja droga, zachorowałaś. No i myślisz sobie, okej, ogarnę. No to lekarze mówią, pani młoda, mamy leki na to, ten typ się dobrze leczy,
Dobrze, no to ogarniemy, ale dowiadujesz się, że nie, że są przerzuty zaraz. No i wtedy już dostajesz informację zwrotną, że no to w takim bądź razie nigdy nie wyzdrowiejesz, i to było najtrudniejsze. Więc totalnie czułam się tak zagubiona, taka mała dziewczynka się poczułam znowu taką małą dziewczynką, która zaraz po prostu zostanie odebrana rodzicom i wysłana gdzieś na drugi koniec świata, bo to mniej więcej takie są emocje. Potem zaczynasz być leczona w leczeniu, już jesteś, czyli czujesz się być prowadzona za rękę troszkę, można tak powiedzieć, czyli już jesteś zaopiekowana, czyli już dostajesz to, nawet tą chemię, fakt, że się źle czujesz, ale wiesz, że badania obrazowe wykazują, że leczenie działa, no to już okej, myślisz sobie, że dobra, 5 dni jest do D, ale następne 20 tam dni, czy tam 14 jest okej. Ale nagle dowiadujesz się, że są kolejne przerzuty, i musisz sobie szukać leczenia gdzie indziej. I wtedy musieliśmy szukać leczenia za granicą. I musieliśmy zrobić to bardzo szybko. Piszesz do fundacji różnych, one mówią, nie dysponują takimi danymi, gdzie są jakieś badania kliniczne, czy gdzie są leki dostępne. Pytasz się lekarzy, oni mówią też, nie znają takich statystyk, nie znają takich, nie mają takich informacji. Dostajesz adres internetowy strony, sama wysyłasz wiadomości, sama wszystko piszesz. Codziennie wysyłaliśmy, pamiętam, maile. I to działanie spowodowało to, że ja jakoś stabilna byłam w miarę, że powiedzmy, wysłaliśmy dziennie 2-3 maile, i ja już wiedziałam, że coś robię w tym kierunku, że nie zdaję się na ten los. Więc jak ja już byłam w tych badaniach klinicznych, bo miałam to szczęście, że trafiłam do Barcelony, do badań klinicznych, za które nie płaciłam. Także wszystko stało inne po naszej stronie, ale już wiedzieliśmy, że kolejna baza mnie przejmuje, nie? Tak, Rozumiesz, tak. kolejni mąż ludzie mnie przejmują, więc stanęłam w pewnym momencie, chyba byłam tak doświadczona tymi lotami, tym, że musieliśmy się na kilka miesięcy przeprowadzić do tej Barcelony i w ogóle, że odpowiadając w końcu na to twoje pytanie, kiedy się przestałam bać, kiedy sobie uświadomiłam, a czego ja się już w końcu mam w tym życiu bać? Co ja będę się bać? Powiem, że jestem hello, jestem chora? Nie, no teraz to już się nie boję. Nie boję się spojrzeń ludzi, nie boję się spojrzeń sąsiadów, nie zaczęłam się, przestałam się bać właśnie spojrzeń tych szeptów, poszeptów. Zobacz, ona jest chora, zobacz, ona jest jakaś łysa, zobacz, co się z nią, zobacz, o Jezu, ona jeszcze żyje, bo były i takie spojrzenia, jesteśmy w Polsce, umówmy się. Więc jak przestałam się bać i zaczęłam o tym mówić, odnalazłam w tym ogromną siłę, ale potem to nie znaczy też, że osiągnęłam jakiś konsensus, że osiągnęłam jakąś taką totalną stabilizację, bo następowały kolejne progresje choroby. Ale przez to, że ja byłam w tym ośrodku, tam w bardzo dobrym szpitalu w Barcelonie, to oni mnie tak fajnie uspokajali. Wtedy właśnie mówili do mnie: Aleksandra, spokojnie, skoro jedno leczenie przestało działać, mamy następne. I to było super. No ale no niestety nastąpiła pandemia i progresja choroby. Musiałam wracać do Polski i znowu radzić sobie. I znowu musiałam, że tak powiem, trzymać głowę nad powierzchnią wody, mówiąc delikatnie. I za każdym razem tak jest, że muszę, ta ryba, jak ten delfin, muszę wydobywać się z nad powierzchni wody, żeby znowu nie utonąć. Ciągle jest ta walka, wiesz, ciągle jest to takie boksowanie się. Jeżeli uda mi się, mam na myśli mnie, moją rodzinę, lekarzy, tą chorobę ustabilizować, następuje stabilizacja, bardzo się z tego cieszę, ale ciągle sobie muszę gdzieś z tyłu głowy właśnie to pisać. No, piszę sobie, wiesz, dzienniki, piszę sobie afirmacje, piszę sobie te strumienie czasami świadomości rano wstaję, nie? Staram się właśnie też, przez to, że jestem ekstrawertyczna, więc ja muszę właśnie, dzieląc się tym ze swoją społecznością, dzielę się też z moimi psami, na przykład z moim mężem, muszę po prostu się wygadać, bo wygadany problem traci swoją siłę. Zło, które wydobędzie się z nas, któremu damy pole na ujście, nie? Od razu o 50% zmniejsza swoją moc. Wierzę w to. No, Tak robię to jest. świadomie, tak jest, prawda? Potwierdzają to badania. No właśnie, więc chyba to jest to, nie? Że mając też dziecko, mój synek wtedy miał 7-8 miesięcy, a teraz zaraz skończy 7 lat i to jest super, to jest cud, to jest cudowne, że on zaraz idzie do pierwszej klasy szkoły
podstawowej i ja będę tego świadkiem, no i to jest fantastyczne. Więc ja mu nie mogłabym powiedzieć: Franiu, w tym momencie mama się już poddaje. Tylko po prostu keep fighting, no nie? Czasami jest tak, że fighterem się stajesz i bywasz. No, ale to nie znaczy, że nie upadam. No, właśnie, jak słyszę, że ty się nauczyłaś być tą fajterką, bo po prostu no, życie tego od ciebie wymagało. Chociaż oczywiście mogłabyś się poddać i kiedy była diagnoza, mogłabyś uznać, że to już koniec, ale tak jak mówisz, no, twój Franio miał wtedy kilka miesięcy, tak? Tak. I myślę, że na tym polega też magia macierzyństwa, że gdzieś w tych dzieciach widzimy powód do swojego powstania, do poszukiwania w sobie. Jak mówisz o tych główkach, tak? No, tak. Tak, główki, jak ja mówię, tak, bo ja u Szyc, Justyny Szyc na Głoski w podcaście, na Głoska, na Głos ostatnio mówiłam, że tak, w pewnym momencie spojrzałam na te główki moich synów i pomyślałam sobie, nie, no muszę te główki jakoś ogarnąć, w sensie takim, że po prostu dla tych główek, dla tych łebków, takich dwóch pochylonych wtedy nad jakimś rysowaniem, bo oni tak lubili razem coś tam rysować, czy układać Lego, warto powstać, ale... Też mówisz, że mimo tego, że jesteś fajterką, masz takie chwile upadku i zwątpienia i to jest absolutnie okej. Okay. Tutaj chciałabym to bardzo jako psycholożka znormalizować, że nawet najsilniejsze osoby, które no, są w stanie w życiu pokonać wiele przeciwności, znaleźć sobie odwagę do działania, tak jak ty, Ola, do tego odważnego życia z chorobą i pomimo choroby. Każdy taki fajter i każda taka fajterka ma prawo do tego, żeby się na chwilę zatrzymać, upaść, wypłakać, mieć potrzebę wygadania, czy też wypisania z siebie wszystkich emocji. Tak, ta metoda pisania, opisywania swoich emocji, takiego strumienia świadomości bardzo pomaga. I sama nigdy nie zapomnę, jak kiedyś na warsztatach pewien menadżer, to były warsztaty też z radzenia sobie z emocjami, zapytał: Marta, ale to co ja mogę napisać na tej kartce? Czy ja mogę na tej kartce na przykład napisać, że mój szef to chuj, 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 chuj? Możesz. Możesz. Tak, ty, Ola, ty możesz napisać, że twój rak to chuj, 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 chuj. I ja wiem, że to po prostu pomaga, a potem można tą kartkę jeszcze opluć, porwać tak. I wyrzucić przez okno, chociaż nie śmiecimy, ale jak ci to pomoże, to możesz wyrzucić przez okno. Wiem, o co ci chodzi. Tak, bo gdzieś te emocje z siebie trzeba wyjmować i one się będą pojawiać, tak? Pierwszy, drugi, czwarty, piąty, siódmy rok choroby, ale i tak każda nowa sytuacja ma prawo u ciebie i u każdego z nas wzbudzić nowe emocje, z którymi po prostu trzeba sobie jakoś poradzić i je przede wszystkim z siebie wyjąć, stopniowo wyjąć, niekoniecznie wyjąć. Tak, najgorsze dla mnie chyba jest to, jak ja mam takie poczucie winy, jak właśnie chcę coś zrobić, powiedzmy mój mąż chce gdzieś jechać i mówi, i to jest super pomysł, na przykład gdzieś, nie wiem, góry, czy właśnie gdzieś popływać, a ja wtedy nie mam tej siły totalnej i ja czuję, że ja tak zawodzę, że mi się chce płakać, nie? Że to jest takie, że ja bym chciała, że to jest super, a nie mogę, nie? I mówię, Boże, mówię, mam 35 lat, teraz 36, a nie 85, tak? Ale daję sobie gdzieś tam w głębi, no dobra, no ale dostałaś właśnie... powiedzmy lek, którego to jest taki właśnie, jak ja mówię z tymi moimi lekami, to jest ten love-hate relationship, nie? Z tymi szpitalami, czyli ten związek kochasz, nienawidzisz. Kochasz, bo ci dają życie, a nienawidzisz, no bo ci odbierają i cię wyłączają. Teraz młodzież mówi fajnie, wypadasz z planszy. W ogóle jest takie określenie, pewnie znasz starsze dzieci. Więc wypadam z planszy. Fajnie, że można to tak określić, nie? Że wypadam z planszy, ale potem zaraz znowu do niej wracam. I tak samo tą siłą są dla mnie rodzice moi. Dzięki Bogu mam ich. Mam jeszcze moją babcię, to też jest super. I ja właśnie też dla nich chcę być. Mój syn jest taki mądry i mówi: mamo, ty nie musisz, ty możesz chcieć. Ja się od niego tyle uczę. Albo właśnie jak on ma te gorsze dni, to też kiedyś miałam taki, mówię: Franie, jak jesteś zły, pokaż, jak jesteś zły. Mówię: zobacz, weź tą kartkę i mówię: zobacz, weź ją tak zgnieć. I on zaczął ją tak gnieść, nie? I tak mówię: dawaj jeszcze mocniej i wyrzuć ją teraz, jak ją wyrzucił. I tak widzę, że tak z niego to wyszło.
i opowiadałam to potem mojej bardzo dobrej koleżance, że jestem taka fajna, taka mówię, zobacz, jaka jestem mądra mama, nie? Znaczy nie na zasadzie zobacz, tylko że czuję tą satysfakcję. I ona wtedy tak na mnie spojrzała i powiedziała, a ty masz swoją kartkę? A ja powiedziałam nie. No i to było dla mnie takim żółtym światłem, że trzeba sobie ogarnąć tą kartkę i wtedy zaczęłam właśnie czy bardziej słuchać o tym samorozwoju, bo to ten ostatni rok, ostatni półtora roku to jest ogromny u mnie przeskok emocjonalny, mentalny, taki rozwojowy, kobiecy, to prawda, właśnie te operacje, to wszystko. To, że musiałam być zdana na innych, bo wcześniej przez to, że mój nowotwór od razu był zaawansowany, to nie operacji właśnie mastektomii czy właśnie innych usuwania, powiedzmy, tych przerzutów nie robiono, tak? Bo ryzyko było zbyt duże. I kiedy nastąpiła ta stabilizacja i zaczęło się o tych płuc wtedy, to one zaczęły się pojawiać we mnie. Zaczęły to mi robić, w sensie te operacje. Jak nigdy nie miałam, tak w ciągu roku potem miałam 5-6 operacji. Więc jak już szłam na ostatnią, to już wiadomo, z ogromnym strachem. To jak jadąc na salę operacyjną, to uwielbiam rozmawiać zawsze z anestezjologami, bo oni się pytają, jak się pani boi w skali 1 do 10? No to ja mówię, no teraz to już 4. No, i się dziwią? Nie, ale oni są przesympatyczni. Za każdym razem miałam przeważnie cięcie operacje, bo inny organ był tak powiem usuwany. Ale oni się dziwią i starają się to rozładować i dzięki Bogu im za to, że tacy są, a nie inni. I mają tę wiedzę właśnie taką, podchodzą trochę do nas jak do dzieci, bo my właśnie pacjenci, ludzie dotknięci właśnie jakimiś chorobami, to już można by było nawet odnieść się do weteranów wojennych z czasów I i II wojny światowej, gdzie mężczyźni płakali jak dzieci na, wiesz, nie, w tych szpitalach polowych, kiedy im tam wszystkie ich narządy bolały, tak? Bo człowiek w bólu to jest tak jak takie małe dziecko, człowiek w chorobie jest jak małe dziecko i trzeba się nim czasami właśnie przytulić, zająć się jak małym dzieckiem, tak? Więc może ja mam dzięki temu taką ogromną, jeszcze większą empatię, emocjonalność względem mojego Frania. No, myślę, że tak. I uczę tego wszystkich po kolei, nawet nie wiedząc o tym, że uczę. A ja sobie teraz pomyślałam, nie wiem, czy mogę o to zapytać i od razu, Ola, umówmy się, że jeżeli, wiesz, przekroczę jakąś granicę, to daj znać. Ale ja teraz sobie pomyślałam o twoim mężu. No. Że on jest obok ciebie. Bardzo ciebie wspiera. Pewnie to wszystko go też bardzo dużo emocjonalnie kosztuje. A mam takie wrażenie, że często w chorobie pomija się właśnie tą perspektywę męża, partnera, tak? Bo to nie zawsze może być mąż, może być partner. Tego faceta, który trzyma za rękę, zawozi często do tego szpitala, odbiera, przynosi różne rzeczy. Jak o siebie dbacie w tym chorowaniu? No bo właśnie powiedziałaś, macie, no tak pira z oko, nie wiem ile lat ma twój mąż, tak? Powiedziałaś, że masz 35, za chwilę 36 lat. Prawda, no. I ja sama pamiętam, no my jesteśmy ciut starsi, tak, ale no niewiele, jakoś mam, ja ciągle mam wrażenie, że mamy 30 bardziej parę lat niż 40. No ale tu wiesz, to nie jest czas na chorowanie, to jest czas na jeżdżenie właśnie do Barcelony w zupełnie innym celu niż po kolejną chemię. I jak o siebie dbacie w tym wszystkim? No wiesz co, chyba to jest trudne. To jest trudne i naprawdę daleko nam jest do ideału. Ja właśnie chcąc dać Franiowi ten normalny dom, jak najnormalniejszy, daję bardzo dużo takiej przestrzeni wolności mojemu mężowi. Nie? I jak on, właśnie on jest takim typem obieży świata, jego ciągle właśnie gdzieś coś mu się chce, dzięki Bogu, coś mu się ciągle chce, czy biegania, czy pływania właśnie, czy właśnie jakieś podróży. I jeżeli tylko możemy, to robimy coś wspólnie, ale jeżeli ja właśnie wiem, że mnie coś ogranicza, to mówię, okej, to jedź sam. Teraz udało mu się przebiec fajny maraton górski i mówi, no chciałbym, żebyśmy razem pojechali. Ja mówię, no ale no niestety jestem właśnie, wiesz, teraz po chemii, w
praniu też się nie za dobrze czuję, no i cóż, na siłę jechać, mówię, jedź sam, skupisz się na tym. Ktoś z boku mógłby pomyśleć, no ale jak to, on powinien być przy tobie, on powinien trzymać cię za rękę, on powinien tutaj, wiesz, być tatą na cały etat, a on sobie gdzieś tam biega, ale ja wiem, ja mam takie często poczucie, pewnie jestem też tym może jakaś trochę naiwna i mówię czasami, dobra, jedź, wrócisz fajniejszy. Mhm. Czyli dać mu ten, wiesz, tą przestrzeń na to, żeby on się zbuforował gdzieś, tak? Czyli właśnie wybiegał, wyjeździł gdziekolwiek chce. Ja już na koncert jakiś nawet nie pojadę, bo po operacji usunięcia guza mózgu jestem bardzo wrażliwa właśnie na hałas, na dźwięk, szybko się męczę, czasami irytuję, więc mnie to też męczy. A ja też nie chcę być tą przysłowiową kulą u nogi i tą taką żoną, tą taką, wiesz, taką tą malkontentką, taką ofiarą, taką, którą trzeba właśnie się opiekować, tylko ja tak pokazuję, że daję radę, że ogarnę Frania, zwiozę do szkoły, pójdę z nim do lekarza, fakt, że potem wracając do domu mam ochotę dosłownie zwymiotować z wysiłku i zmęczenia, ale chcę pokazać sama sobie i wszystkim wkoło, że daję radę. Nie wiem, czy ja dobrze robię, ale tak to jest, ale też staramy się mieć ten czas dla siebie we dwoje i po prostu mówimy, Praniu, mama z tatą dzisiaj idą na randkę, tak? Czy tam właśnie jadą sobie na jedną noc do Warszawy, a ja gdzie? To dziadku jedziesz, tak? Ona dziadku bardzo lubi jeździć. Ale potem wiadomo, dochodzimy do wniosku, że jednak najfajniej to jest nam we troje, też może być romantycznie i super. Staramy się gdzieś tutaj znaleźć te złote środki, czasami się udaje lepiej, czasami się udaje gorzej, ale jakoś idziemy razem. On tak samo, każdy człowiek przeżywa swoje też sytuacje, więc staram się być też taka uważna i na niego. Słuchać też, pytać się, co u ciebie, ale nie co u ciebie w pracy, tylko co u ciebie. Zajrzeć na dno jego tam duszy, a wiadomo, mężczyźni są bardziej zamknięci. Mniej otwartą księgą są, więc tak, trudniej jest czasami się tam dokopać. Ale staram się być taka uważna na niego, staram się być uważna właśnie na moich rodziców, bo oni też są, to są takie trzy filary. Rodzice i właśnie mój mąż to są właśnie te filary, na których się wspieram i których ja też chcę wspierać. I tak się sami chcemy wspierać wzajemnie, ja się martwię o nich, oni się martwią o mnie i to tak mniej więcej funkcjonuje. Cudowne je, tak się wiesz, przy tym zatrzymałam, że próbujecie sobie tą wyrozumiałość okazywać, nie? I że z jednej strony jakby czerpiecie od siebie siłę, ale te czerpanie od siebie nawzajem siły nie wyklucza tego, żeby uszanować też koszty tej siły, nie? Żeby zobaczyć to zmęczenie. I właśnie jak mówiłaś o swojej mężu, to sobie myślałam, czy twój mąż ma swoją kartkę, nie? Kartkę, na której wypisze swoją złość. Mam nadzieję, mężu, że masz swoją kartkę. Myślę, że ma. Tylko, że jest taki, że mi nie pokaże. No. Ale dobrze, żeby miał i żeby w ogóle wszyscy mężowie mieli taką swoją kartkę. Zresztą ja zawsze mówię, że w mojej książce jednym z najbardziej odważnych rozdziałów, który napisałam, jest rozdział o moim mężu. Ten rozdział się nazywa Jestem zadowolony i jest to rozdział właśnie o tym, jak mój mąż bardzo dużo przyjął po prostu na siebie, bo moja mama chorująca właśnie na raka 12 lat chorowała, ale zmarła tuż przed naszym ślubem i mój mąż był przy tym razem ze mną jako mój narzeczony. Ja się zawsze śmieję, że on wtedy nie uciekł, że on się wtedy nie przestraszył, nie? My mieliśmy 23 lata, a później no różne inne rzeczy w naszym życiu bogatym się działy i tak sobie w pewnym momencie spojrzałam tego męża i pomyślałam sobie, on był taki dzielny i był taki męski i był taki oddany i był taki zaangażowany, ale on nie miał swojej właśnie kartki, mówiąc swoją metaforą, Ola, nie? Nie miał tej przestrzeni, w której mógłby zwentylować te wszystkie emocje, troski, bóle, strachy, żale i myślę, że wielu mężczyzn tak ma. Dopiero teraz się o tym mówi, nie? Bardzo. Tak, tak. Dlatego nam też zawsze można było popłakać. Tak. Weźmiesz tak. Albo popracować, albo z koleżanką, albo coś tam, a facet to co? W ogóle. Ja nie wiem, tak, jak ktoś, któryś miał, nie wiem, miał szczęście i lubił majsterkować, to dłubał, nie? I ty szedł, wiesz, na picie. Tak,
Tak. My też, jak mogłyśmy nawet popłakać, to raczej robiłyśmy to w tajemniczy. Po cichaczu, koleżanką, bardzo zaufaną osobą, ale raczej nie upubliczniałyśmy tego. A też tak. Im bardziej stawałyśmy się takie profesjonalne. Bo histeryczka, na przykład, nie? Wyjdzie. No bo histeryczka, więc im bardziej pełniłyśmy zawody profesjonalne, takie, nie wiem, jak ja ostatnio miałam spotkanie z prawniczkami, tak? No one nie mogą płakać. Mogą. Tylko mówię stereotypami teraz, tak? Że jak kobieta stawała się profesjonalistką, to już jakby ten płacz w ogóle odchodził na bok. A tak naprawdę niezależnie od tego, czy jesteś kobietą, czy mężczyzną i jak profesjonalny zawód wykonujesz, masz prawo do emocji. No tak samo Ola, jest z lekarzami, powiem ci. Wiesz, tak. Kiedyś rozmawiałam z bardzo też moją dobrą znajomą. To jest fajne, bo dzięki temu właśnie, co zaczęłam robić, teraz zaczynam mówić, że robię coś ważnego, nie? I to tak mnie uczą te moje koleżanki już teraz, psycholożki, psychonkolożki. To mówię, jedna mi tak fajnie powiedziała, że zauważy lekarze. Mm-hmm. Dlaczego często są w gabinetach tacy oschli, tacy właśnie, tacy na dystans, bo im właśnie nie wolno wchodzić w te relacje z pacjentem takie bliższe, bo jak wejdą, to oni za to mają tą psychikę rozwaloną, a lekarze, czy lekarze mają grupę wsparcia? No nie ma, niestety. Dopiero teraz się to powoli gdzieś tam tworzy. Lekarzom też nie powinien, nie wiem, trudno się przyznać, nie, że lekarz należy do takiej, czy że potrzebuje. No i idą środki, wiesz, farmakologiczne, bądź tak samo uzależniają się. To jest też ogromnym, ogromnym problemem. Więc tak jak mówisz, czy to ze względu na, bez względu na to, czy to jest kobieta, czy to jest mężczyzna, jesteśmy ludźmi, którzy żyją w bardzo trudnych czasach. Niełatwiej było się przez te doświadczenia wcześniejsze oswoić życie, w życiu w pandemii, bo ja już wtedy czułam się, że mi zgaszono światło. Tego nie wolno, tego ci nie wolno, tego nie możesz. I nagle jak wybuchła pandemia, to wszystkim ludziom czegoś zabraniono, więc oni musieli się nauczyć pływać, a ja już mówię... Ja to potrafię. Jak to jest? Ja już wiem, jak to jest, jak ci nie wolno, więc w ogóle spokojnie przeżyjesz, tak? No ale teraz to, co się dzieje na świecie, też jest kolejną cegłą spadającą na naszą głowę. I ja też w kontekście jeszcze swojego męża mam takie myśli czasami, nie bądź zołzą, nie bądź taka, siaka, bo przecież on kiedyś będzie miał drugą żonę. No, no wiem. Staram się nie mówić tego często głośno, bo jak o tym mówię, to mi się to tak... Bo nie chcę kokietować, bo tak coś pomyśli sobie, że kokietuję, że potrzebuję, wiesz. Mam takie chwile, że w sumie po co ja to wszystko robię, nie? Po co ja piszę, po co ja o tym mówię? Właśnie kiedyś zadałam takie pytanie, nie? Na Insta Stories. Po co w ogóle do mnie zaglądacie? Nie wiem, właśnie tak sobie myślę właśnie, że ktoś się pewnie ze mnie śmieje, albo że się wygłupiam, że się wydurniam, ale dostałam no nie tyle co na szczęście, no bo nie liczyłam tak naprawdę wtedy na nic, ale dostałam ogrom wiadomości, ale była taka wiadomość, nie kokietuj. Przecież dobrze wie, że cię tak wszyscy lubią. To, więc to było to niby była... takie... To nie było złośliwe, ale takie... No takie, że udaje. Że to niemożliwe, że ten... Ja mówię, nie, no serio, no czułam się wtedy do D, no. A ja jestem taka spontaniczna właśnie. Taka, wiesz, że czasami mówię, sama zresztą widzisz, to czasami mówię chaotycznie, trochę nieskładnie, trochę tak, ale wszystko płynie szczerze, z głębi serca, z głębi duszy. No. Po pierwsze, bardzo ci dziękuję za to wszystko, co powiedziałaś o swoim mężu i też o waszym związku. To nawet nie chodzi o to, że powiedziałaś o tym, że staracie się o ten związek dbać, chociaż wiele związków o tym zapomina, szczególnie jak się pojawia dziecko, pojawiają się dzieci, to często jest tak, że ta rola rodzica, rola mamy, rola taty, tak ona robi jakąś papkę z mózgu. Zapominamy o tym, że ciągle jesteśmy jeszcze partnerami i ten związek potrzebuje tej swojej specjalnej przestrzeni. I super, że uczycie się tego, żeby o tym pamiętać, ale doceniam też bardzo, Ola, to co powiedziałaś o tym, żeby po prostu dawać przestrzeń swojemu mężowi i zauważać i czasami go tak trochę przycisnąć do tego, żeby się otworzył, odsłonił, bo o tych mężach i o tych facetach no właśnie zapominamy zbyt często i mi się też to zdarzyło, stąd ten bardzo osobisty i mam wrażenie, że bardzo odważny rozdział w książce dedykowany mojemu mężowi. Ale chciałabym też porozmawiać z tobą, Ola, o docenianiu,
o praktyce takiego doceniania życia, czy różnych elemencików, szczególików tego życia, bo mam wrażenie, że potrafisz, ale też myślę sobie, że możliwe, że choroba właśnie ciebie tego nauczyła. Jak to było u ciebie i doceniania czego, jeśli w ogóle doceniania czegoś nauczyła ciebie choroba i chorowanie? No to tak, jeżeli chodzi o to, to radości życia, to ona mnie zbytnio nie nauczyła. Bo radość życia i uśmiech, bo często się mnie pytają ludzie, nie? Radość życia, optymizm właśnie, ten, energia moja, to choroba mnie tego nie nauczyła, bo ja to już sobie miałam. Mhm. Ona mi dużo zabrała, na początku szczególnie. A jeżeli chodzi o to docenianie, to faktycznie nauczyła mnie choroba nazywanie tego po prostu. Mhm. Jako byłam młoda taka, wiesz, po studiach zaraz, mieszkaliśmy w Warszawie, pracowałam chyba w trzech, momentami czterech szkołach, bo ja byłam taką, wiesz, panią od angielskiego, mówię. Mhm. I ja, wiesz, nie doceniałam tego, że właśnie słońce świeci, dobrze się czuję, jestem w stanie tutaj biegać, wiesz. Rano, powiedzmy, mieszkaliśmy w fajnym miejscu, bo mieszkaliśmy, wiesz, przy krakowskim przedmieściu niedaleko, więc ja potrafiłam o 5 rano wstawać, biegać koło, wiesz, Belweder krakowskiego przedmieścia, machać tym żołnierzom i potem, wiesz, z uśmiechem iść do pracy i ja tego nie doceniałam, że jestem w stanie, mogę, nie? I mnie właśnie jakaś kontuzja nie zapala, czyli ogólnie póki mi życie nie podłożyło jakiejś kłody, nie nauczyłam się doceniać tego. I ta choroba jest ogromną kłodą, wielkim drzewem, które na ciebie spada, więc wtedy faktycznie doceniasz każdy moment dobry, kiedy cię nic nie boli, kiedy się wyśpisz, kiedy uda ci się i smakuje ci kawa z rana, kiedy właśnie przeżyjesz ten dzień, zmęczysz się dniem tak po ludzku, czyli bolą cię nogi od chodzenia, bolą cię ręce od dźwigania, bolą cię plecy od tego, od schylania, od zabawy z dzieckiem, a nie jest to spowodowane właśnie skutkami ubocznymi leku. I to są te małe rzeczy. A to, że ostatnio modne się stało tym mindfulness, to docenianie, to nazywanie tego, też jest fajne, bo wtedy mogę uczyć tego swojego synka. I lubię bardzo z nim ćwiczyć, to takie trzy rzeczy, które mi wyszły dzisiaj, a trzy rzeczy, które mi nie wyszły. I zaczynam od siebie. Czasami jest tak idealnie, że naprawdę, że usiądziemy we troje i tak sobie mu każdy mówi. I zaczynają rodzice, a na końcu dopiero Franio. I najfajniejsze jest to, kiedy on powie trzy rzeczy, które mu wyszły, a nie powie, w sumie to, co mi nie wyszło, to mamo, ja już nie pamiętam. I to jest super, nie? I przychodzą takie dni też, gdzie są, się czujesz taka, wiesz, takim buzdą siedzącym na Bali w kwiecie lotosu i sobie myślisz, ogarniam cię życie. Ale często jest też tak właśnie, że nie wiesz, no to nocy brzytwy się chwyta, że no właśnie wolisz się złapać tej kosy, no bo ci nic nie wyszło, ale fajne jest to, że dzięki tej świadomości psychologicznej, temu dostępowi do pomocy, że nie trzeba od razu iść na terapię i szukać terapeuty, bo ja dopiero powiedzmy od tego roku jestem taka, że chodzę do terapeuty, a tak to wszystkiego się uczyłam sama, jakiś może, no może nie może, widzisz, już mówię może, ale mam w sobie naturalny dar, uważam, taki trochę psychologiczny, gdzie to jest łatwiej mi zrozumieć, nazwać, przepracować, przekonfigurować, nie wpychać do ignorowania, do szufladki typu nie ma, nie istnieje, bo wiele osób jest takich, które udają, czegoś nie ma, nie istnieje, nawet mimo, że ja już, wiesz, lata choruję, a nie potrafią ze mną rozmawiać do tej pory. Bardziej potrafią, ty się źle czujesz, bo jest gorąco, czy ty się źle czujesz, bo wiesz przez co? Bo wiesz przez co, bo nie chcą powiedzieć tak, tego magicznego słowa. I one nie myślą wtedy o tobie, tylko myślą o sobie, bo boją się tego nazwać, bo dla nich nazwanie choroby, że to jest po prostu, bo co, bo się źle czujesz po chemii, to jest normalne, to jest, nie przychodzi im przez gardło, a są ode mnie 2 razy starsze, więc to mówię, to wszystko jest etapem, wszystko jest procesem, nie samym, właśnie to nie skupianie się na celu, prawda, na tej mecie, którą wielu z nas nigdy nie,
nie osiągnie, ale to ta droga jest sama w sobie tą frajdą, powinna być droga, nie? Droga przez życie powinna być dla nas istotą i tym jest tym najciekawszym przeżyciem, a nie ten cel, bo często nawet jest to, że ktoś, ja też tak często używam tego porównania, że wspinam się codziennie na Everest i ja tak i tak się tak wspinam i się cały czas wspinam, ale wejścia szczytowego nie zaznałam i pewnie nie zaznam przez jeszcze, albo nigdy nie zaznam, no ale no właśnie staram sobie tego tak nie powtarzać i tak samo staram się często nie mówić sobie, że jestem chora, no bo według siebie raczej mówię sobie i często piszę sobie, że jestem zdrowa. No bo jestem zdrowa, no bo jestem w stanie właśnie zrobić to i tamto, zadbać o siebie. Jak dostajesz ankietę jako pacjent, czyli czy jesteś zdolny do zajmowania się samym sobą, no to jestem zdolna, zawsze zaznaczam 10, 10 na 10, więc jaka jestem chora? Nie jestem chora. Po prostu mam pewne mankamenty w sobie, które trzeba naprawiać, a że nie da się inaczej, no to trzeba tak. I cieszę się, gdy jestem w tym etapie energii. Kiedy nawet wczoraj zadzwoniłam do mojej kochanej mamy i mówię, mamo, dzisiaj jest ten dzień, dobry dzień. Zaczynają się te dobre dni, bo wstałam i nie zmuszam się do życia. Bo czasami jest tak, że ja się muszę zmusić do tego, żeby się rozpędzić tak. I być tą właśnie mamą, żoną i w ogóle człowiekiem. A właśnie przychodzą takie dni, że piję tę kawę na balkonie i mówię sobie czuję naprawdę się, czuję na tyle normalnie ustabilizowana we wszystkich tych moich czakrach, aspektach, jak whatever. I nie zmuszam się do życia i to jest chyba najfajniejsze, kiedy żyję i się do tego nie zmuszam. To jest bardzo ważne, by nauczyć się tego, o czym ty mówisz, Ola, żeby jak są te dobre momenty, to je chłonąć, zauważać, trochę wiesz, świadomie pompować, tak jak się pompuje tak. Balonik, nie? Albo wąchać tak intensywnie, jak na przykład wącha się kwiaty na tak. Wiosnę, nie? Bo te dobre momenty, ale jak ty mówisz, te momenty, kiedy masz tej energii więcej, to często nam to umyka, a jak jesteśmy zdrowi, to znaczy jak nam nic nie dolega, to w ogóle mamy wrażenie, że to się nam po prostu należy. A to nam się nie należy. Tak naprawdę tak. Codziennie możemy być wdzięczni za różne takie szczególiki. Nie, że otwierasz oczy, że czujesz smak kawy, że możesz w ogóle jej się napić i możesz się napić jej na balkonie albo z ukochanymi ludźmi przy stole, albo że tą kawę, jak mi teraz robi mój starszy syn, to mnie tak wzrusza, że już mam na takim etapie syna, że już ustawia kawiarkę i robi mi kawę. Tylko, że my tego... No, kuźwa, no inaczej po prostu bez przeklęcia tu się nie tak. Da. No kuźwa, naturalnie tego nie potrafimy, nie? Że tak. Musi nami wstrząsnąć, żebyśmy to zaczęli tak. Zauważać, a ta praktyka wdzięczności, doceniania, celebrowania tych chwil jest ciągle dla nas taka świeża i nowa. Tak. A my bardzo tego potrzebujemy, bo my bardzo w ogóle potrzebujemy spokoju, radości i oddechu, a to nam to celebrowanie tych chwil właśnie nam daje te emocje. Bo tak. Jeżeli na nie sobie nie pozwolimy, to naszym życiem zawsze będzie rządził pośpiech, niedostatek, niezadowolenie, smutek, tak. Strach, frustracja ja i żal. Tak. Ja nie? Myślę, że to jest też echo, słuchaj, tych trudnych czasów, w którym przyszło żyć naszym dziadkom, rodzicom, gdzie właśnie to, o czym my mówimy, było zarezerwowane dla osób, które właśnie mają czas na zastanowienie się nad sobą, a to byli ludzie często właśnie z tych wyższych sfer, których można było się nazwać artystką, trochę szaloną, tak, niedorzeczną, taką trochę wariatką, tak jak właśnie tam była kiedyś Rodzina Zastępcza i tam była taka Alutka, tak, nie? Tak, i ona tak. Się tak właśnie zachwycała i ona była już przedstawiana. Jezu, nie wiem, czemu mi się przypomniało to, ale tak mi to... Ale rzeczywiście była. Nie? I ona tak. Była taka, że się tak zachwycała i ja mam wrażenie do tej pory, że to, że ja się tak właśnie zachwycam, bo ja właśnie staram się aż tak bardzo, sama siebie muszę tak rezonować, bo jakby mogła, to bym chodziła i wąchała wszystkie kwiatki i mówiła, Boże, jakie piękne, to by ktoś normalnie, to by przeżył, nie, no nienormalna jakaś, nie? Wiesz, że tutaj trzeba właśnie ogarniać. Ty musisz tutaj zaraz się, nie wiem, właśnie zawieść
do pracy iść, dziecko zawieźć, tu posprzątać, tu ten, a nie ty się rozdrabniasz. A tego uczy nas właśnie to zatrzymanie się, to cieszenie się chwilą polega trochę na tym, że musisz się nauczyć rozdrabniać, no nie? Więc to jest to. Ale widzisz, z drugiej strony zrobię teraz taką klamrę, nie? Że wspomniałaś, że chwilę temu, że przestałaś się bać, szczególnie, że przestałaś się bać krytyki, jak zobaczyłaś w ogóle, z czym się mierzysz. Chociaż ciągle tej krytyki i takiego wytykania palcami doświadczałaś, że właśnie o chora, o jakaś dziwna, o ona jeszcze żyje, nie? I że jak w ogóle o tym mówiłaś, to sobie pomyślałam, Boże drogi, czy naprawdę na tym świecie nic się nie zmieniło przez tych tam 30 lat, odkąd ja w ogóle jakby miałam styczność po raz pierwszy z chorowaniem onkologicznym, ale zobacz, że z drugiej strony innym łatwo jest ocenić taką kobietę jak ty, kobietę chorującą, kobietę, której ciało też już jest zmienione i to jest widać w jakiś tam sposób, albo nie wiem, które widać, że się gorzej czuje. Taką kobietę łatwo nam jest ocenić. Ale jak z drugiej strony byśmy zobaczyli właśnie kobietę, która wącha kwiatki, to też ją ocenimy bez refleksji nad tym, jakie są kulisy tego wąchania. Że ta kobieta może być po prostu mega szczęśliwa tym, że może czuć zapach kwiatów. Tak. Bo pamiętam swego czasu też śledziłam taką dziewczynę, Trimama chyba się nazywała, taki miała profil na Instagramie. No. Z Gdańska pamiętam, że była, która ja też miała o chorobę, miała raka mózgu, usuniętego też we wczesnym etapie życia jej pierwszej chyba córeczki i ona nie czuła zapachów, nie? Tak. Myślę, że jest z tym do dziś, bo to była permanentna zmiana na trwałe już. Po prostu, do Irlandii się przeprowadzili, z tego co pamiętam. A widzisz. I tak sobie myślę, że kiedy widzimy kobietę, która wącha kwiaty, nie pomyślimy w kategoriach z taką ciekawością jej kulis, co się wydarzyło wcześniej, że może ona naprawdę czuje ogromne szczęście, że może to robić, tylko pójdziemy w taką ocenę. A, to taka alutka, nie? Z rodziny zastępczej. Jakaś dziwna dziwaczka. Jezu, jacy my jesteśmy dla siebie oceniający, nie? Surowi. I zobacz, jeżeli się też przestraszymy takiej potencjalnej oceny, to my nie będziemy tych kwiatów wąchać. A ja myślę sobie, że nasze życie to powinno być wąchanie kwiatów. Że nasze życie to powinno być to rozdrabnianie. Super użyłaś tutaj tego słowa, Ola. Bardzo ci za to dziękuję. Że my po prostu, żeby przeżyć to nasze życie, czy żeby się nażyć, musimy się rozdrabniać na takie drobiazgi, bo inaczej w ogóle tego życia nie zauważymy. I nażyć się jest właśnie dla mnie o takiej jakości życia, pomimo tego, ile mamy tego czasu. Żeby właśnie nie odkładać tego nażywania na później, albo nie, nażyję się, bo będę żyła 80 lat. Kulka, nie wiemy, czy będziemy guzik żyć 80 prawda, lat. Guzik, prawda. No, mamy się nażywać 80 lat, a przez 50 po prostu być przykutym, powiedzmy, do wózka inwalidzkiego. No, tak. Ale to też jest życie, kurczę. No, to i też jest życie. Jezu, ale to jest super, jak teraz tych ludzi jest mnóstwo takich z tymi, wiesz, ograniczeniami i oni są już włączeni w to społeczeństwo. Już nie ma czegoś takiego, że właśnie ktoś jest niepełnosprawny, tego nie może, tamtego nie może, a tu nagle nie jest tak. Możemy. I wszyscy mamy prawo do rozdrabniania się i czucia. I obiecuję już ostatnie pytanie, Ola. Twój apel do kobiet, które się nie badają. Ty wiesz, że masz teraz takie spojrzenie, jak w reklamie jest? Naprawdę. Nie wiem. A, widziałam to na żywo. Tak. No. Dziękuję. Także taka wstawka. Ale teraz wracając do pytania. Pytanie było o apel do kobiet, które się nie badają, boją się badać, odwlekają, myślą sobie właśnie, a mam 20 lat, a mam 30 lat, a w mojej rodzinie nikt nie chorował na raka, a szkoda czasu. A jeszcze wiele kobiet myśli w takich kategoriach, nie będę zabierać miejsca. Niech do lekarza w tej kolejce długiej ustawiają się naprawdę chorujące kobiety. Mamy dużo przekonań, takich, które nas blokują, my kobiety. Ja nie mam tego przekonania, ja się badam dzielnie i z odwagą, chociaż boję się za każdym razem też cholernie. Ale twój apel, Ola, do dziewczyn. Bo to wymaga ogromnej odwagi też, wiesz, żeby się nie bały po prostu. Mhm. Żeby się badały po prostu, żeby się nie bały, bo wymaga odwagi pójście do lekarza i to szczególnie w te kobiece sprawy dotyczące, powiedzmy, spraw ginekologicznych, jak i tutaj piersi. No to też jest związane z tym wstydem, którego o my ciało. Jesteśmy oczywiście nauczone od lat, że kobieta przede wszystkim, no cnota niewieścia, wstydź się przykazanie numer jeden, czyli musisz iść często do właśnie lekarza, ginekologa, który
powiedzmy 7 na 10, no to są mężczyźni, i właśnie przed nim się obnażyć, tak? I my się boimy, od razu widzisz, znowu jest ten strach związany z tym osądzaniem, ocenianiem ciała, że my widzimy siebie niedoskonałe, a to nie chodzi o tą niedoskonałość ciała, tylko chodzi o to, że lekarz nie będzie patrzył na ciebie w ten sposób, tylko właśnie jak na żywy organizm, tak? I to, że idąc do lekarza, nawet kiedy, szczególnie kiedy wszystko czuje, że jest okej, okay, utwierdzi cię tylko w przekonaniu, że naprawdę jest wszystko z tobą dobrze. Daje nam kolejny filar tego spokoju, bo poczucie bezpieczeństwa i spokoju jest jedną z podstawowych praw, których no, ty jako psycholog wiesz najlepiej. To jest podstawa. Tak, podstawa. Prawda? Ale też myślę sobie, że z jednej strony możemy dostać taki prezent w postaci spokoju i dowiedzieć się, że wszystko jest okej, okay, a z drugiej strony, jeżeli coś wyjdzie, to lepiej, żeby to wyszło na wczesnym etapie, tak, bo medycyna zdecydowanie woli działać na wczesnym etapie niż na późnym etapie i dajemy sobie po prostu wtedy szansę takiego szybszego wyleczenia, szybszego zaopiekowania. Ja bym tutaj też podkreśliła o tym wstydzie dotyczącym ciała. Kiedyś pytałam o to moją koleżankę ginekolożkę, czy ona jak widzi kobietę na fotelu ginekologicznym, czy ona widzi, nie wiem, nieogolone nogi, czy, że tak powiem, nieogolone okolice intymne. Ona powiedziała, co ty, Marta, ja w ogóle na to nie zwracam uwagi. Po prostu, ciało kobiety to ciało kobiety. Nie oceniam. Jesteśmy różne. Jedne lubią się golić, drugie nie lubią się golić. Jedne lubią mieć taką fryzurę w miejscu intymnym, a drugie w ogóle się tym nie przejmują. Jesteśmy różne i mamy prawo być różne. I lekarz nie jest od oceniania, tak? Tutaj czy mamy fałdkę, czy mamy takie piersi, czy takie. Lekarz jest od badania i lekarz jest naprawdę tak oswojony z ciałem, że jego zadaniem jest po prostu cię zbadać, a nie oceniać twoje ciało i to jest w nas ten lęk przed oceną. I zobaczcie, jak to brzmi, żeby lęk przed oceną hamował nas przed troską o siebie, swój największy skarb, czyli swoje zdrowie, bo nie ma większego skarbu niż zdrowie. Tak? To jest po prostu podstawa wszystkiego. No więc super, że o tym powiedziałaś. Mam nadzieję, dziewczyny, że umówicie się po prostu na badania i do ginekologa, i na cytologię, i na USG piersi, a jak musicie, to na mamografię. Wiem, że jest okropna i bolesna, ale to trzeba. Nie boli, właśnie nie boli. Mnie bardzo boli. A to widzisz, to wszystko zależy, nie? Widzisz, a znaczy, mnie w ogóle nie bolała. A widzisz, to dobrze, że o tym mówisz. Nie, ja nawet miałam robioną zaraz przed diagnozą i też mnie nastraszyli, że jak karmię, to już lekarz jakby chciał pogłębić diagnostykę i powiedział, nie, no to jeszcze niech pani zrobi, to też mnie tak nastraszyli, że jak pani karmiąca, to będzie strasznie pani boleć i pani będzie wyjść z bólu. I one mnie zostawiły w tym, w tym pomieszczeniu. To cię nieźle nastraszyli. No i tak, i one, ale zaraz wracam, nie, po technika pójdę. Aha. I ja zostałam sama w tej sali i pamiętam, płakałam jak dziecko, po czym przyszła inna pani i no to zaraz pani Olu, tutaj proszę, i ja idę, wiesz, jak taka zestresowana. Robię, ona mi robi to badanie i ja do niej potem mówię, że mówili mi, że to będzie tak bolało, a to mnie nic nie bolało. Znowu jak to małe dziecko, rozumiesz? Mhm. Jak ta mała Ola. I ja zaraz muszę pojechać do rodziców i sobie swój album stary znaleźć i zdjęcia swoje stare i jak mówię o sobie źle, to sobie przypomnij, że mówię też do niej. I żeby tak nie mówić, nie? Żeby Oli tak nie traktować, nie? Tak, no i ciągle sobie muszę o tym przypominać, tak? I skoro my chcemy dbać o innych, to żeby dbać o innych, to musimy same być silne, nie? Ta maska. Tak. Ja nie lubię tego porównania, bo to już jest takie wyśpichtane, wiesz, że siedząc w samolocie, najpierw zakładasz sobie, potem dziecko, nie? No, ale no to jest tak najłatwiej zobryzować, żeby po prostu dbać o innych, musisz ty być. Musisz być. I musisz dbać o siebie. Musisz być. Tak. Ale potem, żeby to dziecko ci przyniosło tą kawę, nie? To jest super, ale fajnie. Jak ja byłam młodą mamą i ja mam chłopców 2 lata różnicy i w związku z tym no te początki dla mnie były jakieś hardcore z tą dwójką, chorowali w ogóle i starszy bardzo wtedy dokazywał. I ja tak przyjeżdżałam do mojej babci, jeszcze wtedy żyła. Moja babcia mi wtedy zawsze mówiła, Duduś, dbaj o siebie. Nazywali mnie Dudusiem i babcia mówiła, Duduś, dbaj o siebie, bo pamiętaj, jak mama choruje, jak mamy nie ma, jak mamą się coś dzieje, to dzieci naprawdę na tym tracą i twój dobrostan to jest ich dobrostan. I babcia była taką wtedy, pamiętam, że jedyną osobą, która w tym całym macierzyństwie widziała mnie, nie?
Nie, no. Że tam, czy dzieci zjedzą kaszkę. Znaczy ona i tak dbała i gotowała rosołek do samego końca dla moich chłopców. Więc ona widziała ich, tak? Ale widziała też mnie, nie? Że ja, mój dobrostan to jest jakiś filar wszystkiego w tej małej rodzinie, którą wtedy tworzyliśmy, zaczynaliśmy tworzyć z dwójką dzieci. I myślę sobie, że to jest też ważne, żeby o tym pamiętać, że tak jak ty, Ola, mówiłaś, że punktem wyjścia był twój synek, u mnie moje główki, moich synków, to też myślę, że ostatecznie to wszystko po prostu robimy dla siebie, żeby mieć dobre życie i żeby móc wąchać te kwiatki i pić tą kawę. Nie? No. Jakkolwiek banalnie to brzmi, ale to jest tak cholernie ważne. Prawda. Robimy tu przecinek. Olu, wierzę, że kiedyś jeszcze porozmawiamy. Bardzo ci dziękuję za ten czas i że choć nie masz tej energii tak dużo, to podzieliłaś się z nami tą energią hojnie. I życzę ci dużo takich momentów siły. I żebyś czuła jak najczęściej, że twoje ciało jest nie zmęczone chorobą, tylko zmęczone, nie wiem, skakaniem ze swoim synem. Tak, tak. Życiem. Tak. No nie. Żeby cię bolały nogi od skakania, żeby cię bolały ręce od tańczenia. A nie od takiego wszystkiego, co czasami musisz przyjąć na siebie w szpitalach. I bardzo ci dziękuję za to, że jesteś. Bardzo. I ja dziękuję. Bardzo. Nie wiem, co powiedzieć więcej. No, dlatego wypełnimy tą końcówkę ciszą. Także dobrego życia, moje drogie. I miejcie też odwagę puścić ten odcinek dalej w świat. Niech inne kobiety z niego czerpią. Trzymajcie się. Pa. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Jeżeli ci się spodobał, skomentuj go na mojej stronie www.manufakturarozwoju.pl albo oznacz serduszkiem w aplikacji, w której mnie słuchasz. A jeżeli chcesz pozostać ze mną w kontakcie, poszukaj mnie na Facebooku. Tam znajdziesz mnie jako Marta Iwanowska-Polkowska, Manufaktura Rozwoju, zaś na LinkedInie albo Instagramie jako Marta Iwanowska-Polkowska. A jeżeli uznasz, że ta rozmowa może być inspirująca dla twoich znajomych i bliskich, śmiało prześlij ją dalej. Miłego dnia, miłego wieczoru, dobrego tygodnia. Pozdrawiam. Marta Iwanowska-Polkowska.